Badabum. I wracamy do kącika komiksowego w Radio Afera i przechodzimy do kolejnego tytułu. Wcześniej mówiliśmy o mandze z wydawnictwa Hanami i dalej siedzimy w Japonii, w kraju kwitnącej wiśni, i przechodzimy do wydawnictwa Kotori. Do takiej pozycji, jaką jest Zakochany Tyran. Tak. Autorką jest Hinako Takanaga. Ogółem Kotori niedługo na dniach wyda 9 tom, który już będzie zakończeniem tej, więc warto też, żebyście dowiedzieli się, co też można znaleźć na kartach właśnie komiksu pod tytułem Zakochany Tyran. Zakochany Tyran jest kolejnym tytułem yaoi od wydawnictwa Kotori. Mhm. I wcześniej już omawialiśmy jeden tytuł wydawnictwa i to był Książę Przepisów. Tak, który to, no, nie do końca nam przypadł chyba do gustu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ale chodzi mi o to, że to był one shot. Tak. A teraz mamy do czynienia właśnie z serią wielotomową. Ciekawostka, to jest spin-off od serii Challengers. Tak, to jest bardzo ciekawe, że mamy do czynienia z komiksem, którego spin-off też osiągnęła równie wielki sukces, przynajmniej opierając się na informacjach, przynajmniej, które dostajemy w posłowiach. Zabawne jest to, że, bo ja sprawdziłem, że Zakochany Tyran ma 9 tomów, jest to seria zakończona, a Challengers miał 4 tomy. No, właśnie. Spin-off wyprzedził... oryginał. No. Chociaż zdaje się, że chyba na stronie wydawcy, w sensie Kotori, jest wspomniane, że prawdopodobnie jest też możliwość powstania 10 tomu. Aczkolwiek autorka w posłowiach cały czas gdzieś wspominała, że historia jest napisana na 9 tomów. Mhm. Tak, dobrze, tak, a o czym jest Zakochany Tyran? Tak, no. Mamy dwójkę bohaterów, Morinagę oraz Tatsumi. I Tatsumiego. Tatsumiego. Tak. Bo to... oboje są facetami, prawda? Zgadza się. To jest z gatunku komedia romantyczna. Tak jest. I właśnie doktorantem na uczelni jest Tatsumi. Tak, starszym człowiek, nazywany senpai. On ma 25 lat, ja myślałem, że on jest starszy. Tylko 25? No. Już doktor... O mój Boże. No, szybko tam się dzieje. Szybko się od razu, no. Nie? No, w sumie nie wyglądasz na starego. Tutaj, bo tak... dwójka głównych bohaterów, jeden jest młodszy, drugi starszy, teraz mówimy o tym starszym. Tak. No i w sumie jedyne, co go tak właśnie postarza tutaj... to okulary. No nie do końca, no ja też mam okulary, nie jestem, no w sumie jestem prawie w takim samym wieku jak on. Nie, bardziej miałem na myśli tego papierosa, którego tak bardzo wyróżnia od swojego młodszego odpowiednika. Ale to jest tylko ten akurat detal na okładce, bo on... Nie, znaczy, no to pali są cały faktycznie czas. No dobra, okej, okay, faktycznie jest tam, ale... No dobra, ale nie schodząc z tematu. Dobra, bo wątek przewodni serii polega na tym, że właśnie Morinaga jest studentem, który pomaga temu doktorantowi, ma własne, robi eksperymenty, ma własną pracę, pisze. Jest w nim zakochany. I to już od 5 lat. Tak, a Tatsumi jest homofobem. Jest homofobem między innymi dlatego, ponieważ jego młodszy brat właśnie okazał się również homoseksualistą i zakochał się w innym facecie, no i się wyprowadził do Stanów, tak, do miasta, gdzie akurat zalegalizowano związki partnerskie, czy zdaje się, do San Francisco albo Los Angeles, jakoś coś takiego. Któryś z tych miast. No, no i to jest detal. No i właśnie na tym polega jakby problem, że tutaj mamy osobnika zakochanego w drugim, a ten drugi jest totalnie, nienawidzi tego pierwszego. Znaczy współpracuje z nim, ale no jest totalnie na nie. No więc jakby tak na tym polega jakby już ten wątek przewodni, cały ten komizm. I wokół tego kręci się właśnie, Morinaga próbuje uwieść, jakoś przemówić, a do tego Tatsumiego, który jest dosyć wulgarny. No nie kryje, nie mieszka rękoczynów. Tak, i nie kryje się ze swoimi opiniami. Tak, i tutaj też mnie zaskoczyło to, że ta manga jest w dosyć fajny sposób przetłumaczona. Ponieważ mamy tutaj w odpowiednich miejscach są wulgaryzmy, są pejoratywne określenia, aby się wydawało, że w tego typu historiach to one powinny być właśnie wręcz, nie wiem, złodziutkie, coś. Takie mam wrażenie, że jakby one prawdopodobnie będą pomijać pewne tematy, żeby nie były niezręczne. A tu nie, jest temat homofobii poruszony. Na wstępie koleś, który nie oszczędza słów, epitetów, obraża, tak, obraża, jedzie wszystkim co najgorsze, co jest dosyć zabawne. No i ten drugi. No, Morinaga generalnie jest bardzo bezpośredni i nie kryje swoich opinii najróżniejszych. Tak, no i wokół tego się kręci, no jak, no właśnie, i tutaj, no, jakie spoilery, no w jakiś tam sposób... Jakieś spoilery. No jakieś spoilery, no nie, tak, no, żeby po prostu, żeby nie tak, zdradzać... Znaczy,
generalnie manga polega na tym, że młody uwodzi starszego, tak, a starszy się nie daje. No i wszystkie ale są przebłyski, że się bardziej zbliżają do siebie i oddalają. I takie, tak, w to wszystko są wplątane już później różne wątki, które właśnie często nieraz wynikają z tego tych tak jakby podchodów. Mhm. I pojawiają się nowi bohaterowie, pojawiają się nowe jakby w pewnym sensie zagrożenia. No i nie wiem, do tego bym chciał trochę przejść później, ponieważ jest jedna rzecz, która mi się strasznie nie podoba w tej mandze, przez co no niestety praktycznie w całości jest skreślona u mnie, i bardzo tego żałuję. Dobrze, no to powiedz już, dobrze, powiedz, co to jest. Bo później są fajne wątki. Generalnie wszystko byłoby w porządku, tylko właśnie tutaj w sposób komediowy i wręcz... Pierwszy tom, tak? Tak, pierwszy tom, dziękuję. W pierwszym tomie właśnie mamy całe rozpoczęcie tego wątku, kiedy ten młody chce... Uwieść tego starszego, nie ma chyba innego określenia na to, co się tam dzieje, tam on go po prostu gwałci. Czy scenariusz jest taki, że on dostaje od swojego przyjaciela, również geja, specyfik, który ma być afrodyzjakiem? Tak jest. I tamten przyszedł do niego szukać alkoholu i znalazł tą buteleczkę, bo on na początku jej nie chciał użyć, schował ją, ale Morinaga. Tak, ale ta Tatsumi przychodzi z nim, żeby się napić, kończy się alkohol, tamten idzie do sklepu, ten w tym czasie przeszukuje jego mieszkanie, znajduje buteleczkę, pije, po czym... No, słabnie. I tamten właśnie przychodzi do rzeczy. Tak, Tatsumi przychodzi do rzeczy wbrew woli prawie, że nieprzytomnego Morinagi. I rzecz polega na tym, że jest to w takim dosyć bardzo komediowy sposób pokazane i... no nie wiem, bardziej pozytywnym niż negatywnym stopniu, co mnie w ogóle mocno odrzuciło od tego. I jakby tego było mało, to później przez całą resztę mangi rzecz polega na tym, że Morinaga ciągle mu powtarza, że on nie chce tego robić, a on Tatsumi go nie słucha i dalej robi swoje. I nawet dochodzi do takiego absurdalnego momentu, gdzie łaskawie Tatsumi daje mu tak jakby możliwość powiedzenia: słuchaj, jak nie chcesz, to powiedz i ja to wtedy uszanuję. Ale on w ogóle się do tego nie stosuje. I tak jak kiedy on mówi nie chce, on dalej robi swoje. I dla mnie problem jest tutaj duży, ponieważ nie dość, że to jest w sposób jakby komediowy pokazany, bardzo delikatny temat, kontrowersyjny, to jeszcze w jakiś sposób jest tutaj romantyzowane i to mnie strasznie odrzuca w tej mandze. Jasne. Znaczy fakt, ja mam z tym ogromny problem. Faktycznie, że początek tej mangi jest dosyć niezręczny, jest taki głupi ten afrodyzjak, który nagle działa cuda, takie rzeczy nie istnieją po prostu. Tylko problem polega na tym, że później to się w kółko powtarza i bez tego i każdy następny gwałt jest popychaniem fabuły do przodu tak naprawdę. Znaczy, bo... czy to jest, później są gwałty, to nie nazwałbym tego tak, bo oni jakby rozmawiają. Tutaj musielibyśmy wejść konkretnie. No tak, ale Tatsumi go szantażuje. No tak, jest szantażuje. I to jest wprost tam nazwane, szantażem. I tutaj mam problem. I to jest dla mnie, po pierwsze, szkoda, dlatego że dla mnie to jest jakiś dziwny, nie wiem... Młodsi odbiorcy, szczególnie dziewczyny, bo to jest dla nich kierowane, może to zbudować jakiś bardzo zły wizerunek tego, czym jest napaść seksualna, bo tutaj zresztą jest nawet wspomniane w pierwszym tomie, że Morinaga był wcześniej molestowany i przez to też jest homofobem. I to jest mój pierwszy problem. A drugi problem jest taki, że później fajne rzeczy się właściwie dzieją w tej mandze, ponieważ jest fajna, śmieszna komedia. Trzeci tom na przykład My Ostro Rozbawi. Ale czekaj, wracając do tego, bo jakby ta postać tego Morinagiego jest dosyć specyficzna, bo on z jednej strony jest takim, on jest jakby na przegranej pozycji. On wrzuca na podest tego swojego obiekt zainteresowań. Tylko zwrócę ci, muszę ci przerwać. Tamten go bije, tamten go odpycha, tamten go poniża, ale właśnie są takie momenty, kiedy właśnie on jednak, jego emocje, jego uczucia biorą górę i potrafi tego swojego kolegę przycisnąć jakby, tego Tatsumiego, przycisnąć i właśnie wziąć
no i skonsumować, że tak powiem. Nie, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, emocje. Kilka razy pomyliliśmy imiona bohaterów w kółko. Tatsumi tak? To jest ten starszy, a Morigani to jest młodszy, ale... Tam... No nie, cały czas tak ja mówię przynajmniej. To ja chyba musiałem się wcześniej pomylić, w takim razie to przepraszam. Okej, okay, bo to jest tak, że autorką, czy bo to autorka jest, kobieta jest autorką tego komiksu i wiesz, to jest tak, że jak osoba, dziewczyna czy facet mówi nie, to faktycznie nie i koniec, nie? Wiadomo. Ale z drugiej strony myślę, że każdy z was wie, że są takie momenty, kiedy no ja to akurat na przykładzie babeczek, nie? No bo ja mam relacje, nie mam takie jak tej bohaterowie, kiedy babeczka mówi nie, ale myśli tak. Jest różnica między nie, a nie takim stanowczym, kiedy ktoś faktycznie sobie tego nie życzy. Ale jestem przekonany, że wszyscy słuchacze wiedzą mniej więcej, o co mi chodzi, że są takie momenty, kiedy jakby no tak droczymy się w pewien sposób. Mówimy nie, ale pozwalamy, żeby jakby sytuacja się dalej rozwijała. I mi się wydaje, że właśnie to jest w ten sposób i że może faktycznie ten pierwszy tom, nie mam zamiaru, wiesz, nie mam zamiaru bronić tego, bo to faktycznie są takie sytuacje, które i to jest rzecz, której nie mam zamiaru w ogóle podważać. Jak ktoś mówi nie, to nie i koniec. I żeby jasna moja była tutaj sytuacja. Nie, wiesz co, ja bym jestem przeciwny zmuszaniu kogokolwiek do czegokolwiek. Ale wydaje mi się, że pomijając pierwszy tom, gdzie to jest faktycznie niezręczne, to wszystko jest opowiedziane, to dalej jest na tej zasadzie, co opisałem. Że ten Tatsumi mówi nie, 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 ale jakby pozwala. I on to później wspomina, że on jakby cały czas mu pozwalał. Że ten dobrze go odczytywał. Że ten pomimo tych słownych, werbalnych zaprzeczeń, negacji, to jednak on był pasywny. Tylko, że przez większość czasu w tych pierwszych czterech tomach to przez cały czas było określane szantażem i zarówno Tatsumi i Morigani się z tym zgadzali ze sobą, więc no, ja się z tobą nie zgodzę. Pozwolę się nie zgodzić z tobą, niestety. Nie. Ale... Znaczy, ale... ja mówię, znaczy nie chcę się powtarzać, ale swoje stanowisko przedstawiłem w każdym razie, bo żeśmy się zaczęli rozwodzić na tematy w sumie, które tutaj są jakby dodatkiem do tej całej historii, bo jakby ta cała warstwa emocji to jest praktycznie, nie wiem, 1/10 tego całego komiksu. Przez cały czas jest komedia romantyczna, mamy dużo dowcipów, dużo humoru, fajne tłumaczenie. I a propos tych szantaży, to jest temat rozwinięty w trzecim tomie, gdzie pojawia się kolejny bohater, stary znajomy Tatsumiego, który zaczyna go szantażować i każe z nim chodzić na karaoke. Znaczy właśnie, bo to nie miało... I tutaj wchodzi temat zazdrości. Ja się bardzo uśmiałem przy tym komiksie i tam jakby temat spółkowania, zbliżeń jest totalnie w całej mandze. On jest na drugim planie. Przypominam, to jest komedia humorystyczna. To jest komedia, to jest mnóstwo dowcipów. To jest jakby priorytetem w tej całej serii. A to, że to jest właśnie romantyczna, czyli dochodzi do tych zbliżeń między dwoma bohaterami, to można w zasadzie ominąć praktycznie, bo to jest jakby po koniec każdego tomu. I to jest moim zdaniem rzecz drugoplanowa i tylko jakby detal, bez którego cały gatunek yaoi oczywiście obyć się nie może. No, ja mówię, mi jest strasznie przykro z tych powodów, o których mówiłem, ponieważ później są bardzo ciekawe wątki tutaj pokazywane. Mamy na przykład właśnie historię o tym, jak właściwie radzi sobie osoba homoseksualna, której na przykład rodzina nie zaakceptowała. Rodzina, która na przykład mieszkała w małym mieście, gdzie plotki się szybko rozchodzą, gdzie jest strasznie duża presja od społeczeństwa. I tutaj jest w tej mandze jest to poruszane. I wolałbym taki główny wątek niż no... to, o czym mówiłem. No i ten cały motyw, o którym ty też wcześniej wspomniałeś, komediowy z karaoke, w sumie też był całkiem zabawny. Ja się uśmiałem. I jeszcze później, no jeszcze później mamy pewien wątek z prześladowcą pewnym, który grozi naszym bohaterom. I to też jest ciekawe, tylko że mimo to, że mi się to podobało, to nadal czułem ogromny niesmak po tym, co było wcześniej i co się dzieje mimo wszystko po drodze, jeśli chodzi o zbliżenia między naszymi głównymi bohaterami. I no, ja muszę to powiedzieć, no niestety dla mnie niestety nie lubię stereotypów, nie lubię stereotypowego myślenia, ale no ta manga jest po prostu dla mnie kolejnym ucieleśnieniem tych stereotypów. Ja w niej, wiesz, zawsze nie chcę wierzyć i tak dalej, no ale no niestety tutaj one się w większości sprawdzają i to jest dla mnie problem. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej o księciu przepisów, no to
Na tę chwilę to już bym właśnie bardziej preferował właśnie Księcia Przepisów niż Zakochanego Tyrana, jeśli chodzi o te rzeczy yaoi, które omawialiśmy na naszej audycji. To jeszcze ja takie małe podsumowanie, ponieważ jak słyszeliście, dosyć egzotyczna tematyka. Audycja Prosto z Kadru ma zadanie przedstawiać wam, jakie pozycje są na rynku, więc między innymi informacja dla was, że są mangi z gatunku yaoi. Ja wiem, że część słuchaczy pewnie teraz wzdryga się i robi kwaśne miny, kiedy pomyśli o tym, o tej tematyce, aczkolwiek no są odbiorcy. Oczywiście, że są. Ja muszę powiedzieć, że nie przeszkadza jakby cała ta tematyka, jeśli ktoś faktycznie nie pała nienawiścią, to jakby większością w tym komiksie dominantą są kwestie, są dowcipy, są gagi, są rozwinięcia relacji między bohaterami, ale to jest ogółem komedia. I z taką też, no my akurat się zaczęliśmy rozwodzić na temat tych niezręcznych sytuacji i tego, w jaki sposób Hinako, taka naga, rozwija relacje między bohaterami. No i faktycznie nie są one szczęśliwe, nie są one wzorcowe. Także podkreślamy to, że żeby, jak się sięgacie po Zakochanego Tyrana, mieć na uwadze fakt, że to, co prezentuje się w komiksach, no niekoniecznie powinniśmy to wszystko oczywiście naśladować, niekoniecznie powinniśmy to akceptować. Pamiętajcie, my no oczywiście mówimy, że ktoś mówi nie, nie bać się mówić nie. I też egzekwować fakt, że ktoś nie zgadza się na coś, co robi mu ktoś inny. I tutaj się z tobą zgodzę w 100%. Tak. To chciałem powtórzyć, żeby sprawa była jasna, aczkolwiek pomimo tego niezręcznego pierwszego tomu, wciąż uważam, że gagi są tutaj zabawne i komiks jest wesoły. Także jeśli jesteście zaintrygowani i macie powyżej 18 lat, to zapraszam was do wydawnictwa Kotori.